Postery, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Mati Skin, Postery, Mati Unsquad. Witam was w moim nowym odcinku, a mianowicie Instagram kontroluje moje życie. To jest mój special na 30 tysięcy followów na Instagramie. I no i co, dwie ważne informacje, zostaw suba i zostaw dzwoneczek. I trzecia to la łapkę w górę, a czwarte to napisz komentarz, Oli śmierdzą stopy. I zaczynamy! No, to jakieś dwa tygodnie temu głosowaliście na to, co będę robił właśnie w tym Instagram moje życie. Więc zaczynam od tego, że wybraliście, że będę jadł płatki. Kurde, mam dziurę w szafie. Wybraliście, że będę jadł płatki z Monsterem i on będzie zimny. Więc idę po Monstera. A tak w ogóle to głosowaliście na Instagramie Matiski, więc zapraszam też na Instagrama Matiski i dajcie followa. Jest Monster, jest zimny. Uwaga, przed zaczęciem test płatków. Mam takie płatki i takie płatki. Najpierw testujemy płatki Fagaty. Uwaga. Już je otworzyłem wcześniej. Takie kulki. Wiecie, jak smakują? Jak wykorzystanie faceta do swoich celów, żeby zdobyć kasę i fame, a potem się śmianie z niego i wyrzucenie, a potem używanie tego do promocji płatków. A teraz test płatków. Nacy Marcinka Dubiela? Uwaga, otwieram. Te dopiero wczoraj kupiłem. O! Patrzcie, mam zdjęcie Fagaty. Do kosza, tam gdzie te płatki. Więc testujemy płatki teraz Marcinka Dubiela i Natsu. Uwaga. No, ujdą. Najpierw płatki. A potem Monster. Pachnie jak płatki z Monsterem. Pyszne. Pychotka. Szoko citronę. Nie próbujcie tego w domu. Okej, to następna ankieta była o tym, czym jadę do stajni. I wybraliście, że jadę rowerem. Nienawidzę was. I teraz muszę się szybko spakować i zaraz jedziemy! Jesteśmy już gotowi na wyprawę mojego życia. Moja koza już tu stoi. Znaczy to nie moje, tylko mojego brata, bo ja nie mam swojego roweru. I to są moje okulary szybkości. Na razie je ściągnę. I nie mam tu takiego zaczepu na telefon, więc przyczepię statyw do tego, żeby się to jakoś trzymało i żebym mógł wam siebie nagrywać. Wam. Nie nagrywać siebie. No i patrzcie, tak to się prezentuje. Tu mamy statyw, tu będzie telefon, wszystko, kamera na mnie, będziecie widzieć jak jeżdżę. I jedziemy w drogę 20 km. No to jedziemy. Nie wiem, czy mnie słychać, bo trochę wieje. Zostało mi jeszcze 19 km. Będę za jakąś godzinę w stajni. No i fajnie, rowerkiem. Nie jeździłem chyba rowerem z 10 lat. Ale super. O, samochód jedzie. Może wam pokażę. A. No dobra. To nie widzieliście go, ale jechał. Ej, wiecie to, żeby nagrać tą stawkę, nie? To musiałem zsiąść z roweru, znaleźć odpowiednie drzewo, przymocować statyw, przymocować telefon, włączyć nagrywanie, odjechać, potem przyjechać, żeby to nagrać i potem wrócić po ten statyw i tą kamerę. I przyczepić to wszystko do roweru. Nie będzie już więcej takich stawek, sorry. O, patrzcie, koniki. Nienawidzę jeździć rowerem. Nigdy więcej. Jeszcze tylko 11 km. 32 minuty. Patrzcie, jaki ładny. Kukurydza. Auta. Super. O, koniki jadą.
Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Okej, okay, przerwa numer 2. Znalazłem sklep i kupiłem sobie Liptonka zimnego, takiego... Zostałem jeszcze 4 km. Więc no, ostatnia przerwa i już będziemy w stajni. Ja pierdzielę, nigdy więcej. Nawet tu ten brzydki koniec. Tak w ogóle to przypomniało mi się, że bananki muszę Dilusi kupić, więc kupiłem tutaj w sklepie. Jesteśmy! Dojechaliśmy! Rio Grande, Krosinko. Nigdy więcej rowerem. Boże święty. Opatrzcie, osioł. 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 No to każdą jazdę zaczynam od przerwy przed jazdą, więc idę najpierw zjeść frytki, może jakieś ciasto, lody sobie zjem. Boże, masakra, umieram. Pierwsze danie. W Rio Grande, Krosinko, zapraszam na Instagrama Rio Grande, najlepszą kofę. No i mam teraz drugie danie, fryteczki. No więc zagłosowaliście też, że w stajni będę sam, więc Ola nic nie wie o tym, że ja tu jestem, jakby co. I no najwyżej do niej zadzwonię, jak nie wiem, Dila ucieknie czy coś. Więc na razie nic Ola nie wie. Następnym głosowaniem było to, że dajemy Dili owocki i wybraliście też, że dajemy Dili bananki. Więc Dilka, Dilunia. No, hop, hop. Dobra, potrzebny mi neonowy róż, kantar. O, to jest ten. O, łatwo poszło. Dobrze, położyłem już mój statyw, żeby wszystko było widać. I teraz bierzemy w naszym neonowym róży Dilę. Dilę, chodź. Chodź. Nakładamy. Otworzę, żeby było widać. Dilcia. Dobra, tam jest ten wiąz. Dila, chodź! Wybraliście też, że ją czyścimy i ja mam to zrobić, więc zaczynam czyszczenie, uwaga. Dilusia wyczyszczona, teraz jeszcze wyczesana. Bardzo ładnie. No, gdzie jest Prima? Prima, chodź tu! Wracaj! Stara cię woła, idź. Wracaj, tam, do matki, do matki. No kto jest taki piękny? No i ja jestem, ale ty też. No to zaczynamy siadłać. Wybraliście te ochraniacze na Instagramie, te wy właśnie wybraliście. Potem wybraliście ten czaprak. I no i oczywiście piękne nauszniki. Dilunia, no patrz jak pięknie będziesz wyglądać. No, już tak bardzo chcesz, no. A, bo zapomniałem, no siodło też muszę wziąć. O, dobra, to zaczynamy od ochraniaczy. Dobra, wygląda to dziwnie, więc chyba odwrotnie muszę to zrobić. Zostaw, zostaw ten statyw. Nie ma. No to teraz dobrze, jeszcze drugie też z tyłu. Boże, jakąś maszynę włączyli i nie wiem, czy w ogóle mnie słychać. Ale teraz będziemy zakładać czaprak. Robię trochę wyżej. Czaprak. Nie gryź! Jezus! Idź sobie stąd, potworze! Koniec, to też. Dobra. Odpinamy. O, zakładamy, żeby nie uciekła. Nie wiem, czy w ogóle mnie słychać, bo jest głośno! We'll be right back.
wiem, że mówiłem, że będę sam w stajni, wy tak zagłosowaliście, ale ja stwierdziłem, że no zabiję się bez Oli, więc zadzwoniłem po Olę i zaraz będzie. Sorki. Przepraszam, ale tak będzie bezpieczniej. Dobrze, wybaczcie mi. Proszę. No, takiej pięknej Dlusi też wybaczycie. No. O, przyjechała Olunia. No bo miałem ci powiedzieć. Co ty, człowieku, robisz? Jesteś nienormalny. Buziaczki, nie. No to ja się idę przebrać, bo zapomniałem w sumie się przebrać jeszcze i nie wiem jak konia zostawić, więc zostawię go z tobą. Ja się przebiorę i ja jadę do domu. Zaraz jestem. O matko, o nie. O nie. To jak głosowaliście na Instagramie, miałem się ubrać śmiesznie i na żółto, więc się tak ubrałem. O nie. Biedronka. Najlepszy market w Polsce. To nie z reklamy, ale może być. Ale pasujesz to do uszyników. Pięknie. A, i jeszcze była jedna ankieta, że mam pofarbować sobie na różowo włosy, ale no, ja już wcześniej farbowałem, nie wiem czy widzicie. Masz rudę. I wyszedł rudy taki kolor, więc żeby wam to wynagrodzić, to mam... Podaj szybko. Ja mam takie farby, no, bo sorry, no nie rozjaśnię sobie na 30 tysięcy na Insta, na 50 tak. Znaczy, nie wiem, może. To Ola pofarbuj mi szybko. Ta, no to pryskaj. Widzicie? Dajcie suba i lajka też, za moje poświęcenie. Idziemy, Ola, chodź. No to jedziemy z Primą, jedziemy bez ląży i jedziemy w teren. Prut, 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 prut. Zsiadaj, buty je trzeba założyć. I siodło się zjechało. Serio, muszę zjąć z czym. Uważaj. Gdzieś idę sam w teren. Cześć, w sensie bez... Co? Bez ląży idę w teren. Jesteś dumna? Bardzo. Co robi? O Jezus! Ola, jesteś dumna ze swojego chłopa? Bardzo, no zobaczcie to! Bez ląży w terenie, na polu. No. Na zachodzie słońca. Jest mega. Ale z Primki też jestem dumna, bo zobaczcie jak ładnie szła całą drogę na uwiązie i w ogóle nie odskoczyła ani nic. Jaka zrzeszniusia. Co, kontrola jest? Nie wyrywa się? Nie, wszystko pod kontrolą. Dobra, teraz Prima jest na wolności. Ola, także... czy ty ją puściłaś? O cholera! Tak, grzeczna będzie. A few moments later. Ola! No i co teraz? Wróci zaraz. Ja pierdzielę, ale wolność poczuła. Spójrzcie co ona zrobiła, Prim. Jo, uważaj, bo teraz możesz się zerwać. Ola. Ona robi rączki. Ej, ej, ej. Znowu. Ej. Nie. Ten koń. Ale Dila jest grzeczna. Tak trudno zamknąć tą bramę. Ale była zamknięta. To rozerwała. Siadł. Prut. Wow, zatrzymanie. A mogę zakusować, czy to niebezpieczne? Ale w tą stronę. W tej stronę, o tak. Tak, chodź. Jest kus w terenie. Dobrze robię. I hamuj. Brawo! O, prut, 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 prut. Prut, 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 kur... Prut, prut, prut! Dobra, dawaj. Odchyl się, zawsze się odchyl! Jak ja mam kurwa wrócić teraz? Tyłem, a możemy tyłem iść, tak? Ja się idzie tyłem. Prut, 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 prut! Prut, 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 prut! O! Prut, prut, prut! Stój! Prut, prut!
tamtą stronę? Bo ten, teraz Ola powiedziała, że mam zejść, bo delay jest ciężko i... No co? Powiedziałam, żebyś szedł, bo jak Dila by szła w stronę stajni z terenu, to by szła dzikim galopem i to byś na pewno spał. To nieprawda, ja bym dał radę, ale no wiecie, zwierzaczki są najważniejsze. O Boże. No nie, kask nie jest różowy. Jak moje włosy? Piękne są? Zdrowie, kocham was. To by było tyle z terenu. Zostawcie suba, lajka i dzwoneczek, napiszcie komentarz, że Oli śmierdzą stopy i zapraszam na konkurs na Instagramie. Ja pożegnaj się. A, no jeszcze miało być kulanko. Jest kulanko, macie. No to nara. To jeszcze godzina rowerem.